Witam, z tej strony Sapa, a w dzisiejszym odcinku razem z Wojem Czarnym Witam. Oraz Starym XXX. Cześć. Sprawdzimy... Jest, dobra. Sprawdzimy skuteczność bojową najnowszych fałek za lata służby, tak? Jest to plutno właśnie trzech fałek na, wiadomo, na szóstkach. Ładnie nas rzuciło na Overlordzie na piątki. I zobaczymy, czy uda się zrobić coś ciekawego. No, na piątkach myślę, że raczej wypada. Jak niektóre piątki chyba możemy wziąć na jeden strzał. Nie, jednak nie, ale... Chyba nie, ale ogólnie taranem. Wiesz, salwą w trójkę. Jeśli będziemy kutowali... Ja bym spróbował tutaj spuszować. No. Z hitami na tą fałkę wyjechać. Na dwa strzały mamy. Raz. Dwa. Dwa. Super. Z? Kurde, taki lag mam. Ja też. Co ta fałka? Aha. Oj, oj. Mnie na salwę wzięła. Nie dość, że mnie podpaliła, to staranowała. Przybiła. No to się nieźle bitwa zaczęła. Ale trzeba przyznać przy tego pojazdu, że naprawdę jest dobrą nagrodą. Trzeba przyznać właśnie bardzo dobrą nagrodą. Jest bardzo mobilny. Jest oczywiście takim nostalgicznym czołgiem, wiadomo. Bo kiedyś był w bocie, w takiej wersji trochę lepszej, ale wiadomo. Jest tak jest. O, można chyba dawać może na to iki, chociaż... Tak, ale nie przebiję ich tak z daleka. Mają krążą alfę, jeśli gra się na hitach. I tu jest problem, bo hity są bardzo, bardzo drogie. Na 7-4000 oddacie wiele strzałów w bitwach. To myślę, że może się nie opłacać grać tym tak naprawdę. Kurde, czekaj, czy ja wymanewruję oika? Możliwe. Wymanewrujesz. Oik to kupa. Duża kupa. Podoba. Tak, generalnie właśnie widzicie skuteczność u tej fałki. Fałka ma damage 350 i może sobie robić o takie ciężkie czołgi jak oik. Oczywiście hita. Na hitach, bo to 350. Sto penetracji. To może wystarczyć na boczek. Dobra, ja tu skaczę. A, skaczesz? Ale jeszcze nie. Nie trafiłem w hydan. Jakie wy macie takie łuki do tego, z tej fałki? Bardzo śmieszny czołg. Myślę, że to będzie dobra zabawka na szóste tiery. No, też prawda, bo tak to te hajki są prawie bezużyteczne. Bo hitami najlepiej grać. Dawaj, zabij go. No właśnie nie wiem jak, ale jeszcze mogę pchać po ten. Dawaj, M10. I M10 mi nie przebiła z przodu. Kurde. Nie przebita. A no, w sumie? I co ciekawe, mam 2200 damage'a. Nieźle. No, szczęśliwy. Trzeba. Chociaż nie jesteś na swoim koncie, więc możesz sobie marnować kredyt. Tak, właśnie też warto zauważyć. Ja jestem na swoim, nie jestem na swoim koncie, jestem na cinku tak zwanym. To jest konto starego. A, okej, jest specjalista. Fajnie. I to po prostu na swoim głównym koncie mam dopiero 3 lata służby, więc no, mogę tylko tutaj zagrać fałką. A na tym koncie chyba co ty grasz teraz, to ja mam chyba albo 8 albo 9, nie pamiętam. 7. 8. No. Teraz było. Więc naprawdę sporo do się dostałem, nawet sobie wziąłem stabilizator. Tak, ja dostałem, no wiadomo. Sprawdziłem. A, czekaj, na cinku 8, tak? Mhm, tak. A, dobra. Ja się pokazał jako 8. No dobra, bo stary na swoim głównym koncie to ma 7. Mhm. Tak, tutaj mam 7. Tak, właśnie to jest taka różnica. I tutaj też to ciekawe M-ko mi wyszło w pierwszej bitwie. Znaczy, no w drugiej bitwie, bo właśnie jedną zagraliśmy tak testowo, a teraz druga tam.
Screen zapewne zobaczycie w montażu. W sumie możemy jeszcze jedną bitwę zagrać. No, możemy. No. Czyli tak. Patrzcie, jest tylko jest jeden czołg ciężki, jeden czołg średni. U nich jest jeden czołg średni, u nas jest ciężki. Reszta to dobra, postaramy się jakoś zagrać tak w miarę razem, żeby nie zginąć, wiadomo. Co wy na to, aby gdzieś jakąś następną bitwę KW2 mieć zagrać? No, dobra, ale czyli nie mam KW2. Niestety. Chyba, że kiedyś, ale no, zobaczymy. Ty nie miałeś... Teraz by się opłacało do bitwy wchodzić taką KW2. Wszystko masz na jeden strzał i wszystko jest miękkie. No tak, w sensie najlepiej chyba byłoby grać nawet na pancach właśnie. W epekach. Nieważne. No, można by było. Bo spójrz, bo i tak zajmujesz fałkę na jeden strzał, a masz o wiele większą szansę, że przybijesz, bo jednak ta fałka wbrew pozorom potrafi odbić tą górną płytą. No to no prawda. Tak, jak się skontujesz. By ktoś na HP gra na tej fałce. Trochę śmieszne. Ale wyraźnie trzeba przemieszczać, kurde, ta mobilność, takie ciekawe działo. To wszystko za darmo. Kurde, zapomniałem, że zmienili nic. A jest przyzwyczajenie, nie mam prosto. Ała. No dobra, zabiłem jednego. Trzeba też zaznaczyć właśnie, jeśli będziecie wybierali perki do tego pojazdu, to najlepiej chyba brać u ładowniczego intuicję, bo no bardzo często się zdarza, że zmieniać pociski, jak chcecie się dostosować lepiej do sytuacji. No to prawda. I się tutaj często trzeba zmieniać pociski. A zwłaszcza, że ma chałubicę. No takim lajcie to szczególnie. O, weszło w bok. Akurat ja celowałem i weszła po spocie. O, no to super. Ej, teraz no, pomyśl, że ktoś sobie gra teraz, nie wiem, takim Cromwellem albo coś innego i jest takim piletem, co chce zmarkować sobie. Takiego trzeba mieć pecha. Ja wiem, czy pecha. W sensie nie przejąłbyś chyba. Ja się wie, no tak. Tylko myślę, że raczej jeśli ktoś przygotował, myślał sobie, okej, dobra, to jest mój czas, teraz zacznę markować, będą fajne bitwy, spędzę miły czas grając tym pojazdem. No to się może mocno zdziwić. Myślę, że teraz te 3-4 może mocno dostać po dupie, bo on jest miękki i łatwo można go przebić z kołbicy. Mhm, to prawda. 230. I to bez przebicia. Dajcie mi coś zrobić. Ja tam nie narzekam. Nawet na hekach gram teraz. Ja tak. Okej. No trzeba objeżdżać. No. Ajaj. Za późno. W sumie, ej, bo jeszcze taranu nie przetestowałem na tym pojeździe. A pewnie też jest dobry. No nie jest jakaś bardzo lekka ta fałka. No właśnie. A nawet ogólnie jest chyba na 6 tierze używana tarana często. Nawet w tej wersji drzewkowej. Ta bitewka też jest ładna. 2300. Gratuluję. Nie no. Ej, ale to może być czołg do farmienia WN-a. Szkoda, że teraz nowy patch jest i mi się mody nie zaktualizowały. To się lepiej, że nie mam mod na Limbu. Akurat teraz. No. Ale kurde, jest... No naprawdę, bo... No do farmienia WN-a i tak fajnie można było robić 2000, tak? To taki MXLC bis, tylko że na 6. Mhm, w sumie. No bo tak właściwie na tym momencie
Jak czołg mają damage 350 na tempierze? No. Dobra. Tylko te deki i nawet czołgi ciężkie tak na normalnych działach takich nie mają takiego damage'u. Ale dobra, w sensie myślę, że to już mogło. Teraz sobie zagramy już potem poza nagrywkami. Może jakieś coś do. Ciekawszych funny moments. O, nazwijmy to tak. Dobra. Więc podsumowując, nagroda za najnowszy okres służby jest na pewno bardzo ciekawa i przyjemna do grania. Może być to taka zabaweczka, jak na przykład KW2. Oraz podejrzewam, że to może być dobry czołg do farmienia WN8. Coś jak LC Gbic na pewnym poziomie. Jest to czołg lekki, a robi dużo damage'a. Trzeba będzie sprawdzić, ile WN-a wpada za witrę. I to byłby koniec tego odcinka. Zapraszam na serwer Discord. I to wszystko. Cześć. Cześć.